Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj śledzie po kaszubsku. To chyba jeden z moich ulubionych sposobów na śledzia. Robi się go, jak to zwykle śledzie, bardzo szybko, a jest niezwykle smaczny. Moim zdaniem o wiele smaczniejszy niż takie śledzie po kaszubsku gotowe, kupowane ze sklepu. To jest oczywiście kwestia gustu i upodobań, ale według mnie tak właśnie jest. I również według wszystkich stołowników, którzy do tej pory te śledziki u nas jedli. Są bardzo smaczne, dlatego gorąco zachęcam do ich wypróbowania. Przepis i składniki podają na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a teraz pokażę, jak je przyrządzam. Doskonale nadają się także na Wigilię. Filety śledziowe płuczę pod bieżącą wodą, po czym zostawiam do namoczenia na jakieś 2-3 godzinki. Ja biorę mało filetu, dlatego że chcę zrobić mało tych śledzików, ale oczywiście można wziąć więcej. I moczę śledzie przez 2-3 godzinki, co jakiś czas wymieniam wodę. Jedną średnią cebulę kroję w piórka bądź w pół talarki. Cebulę podsmażam teraz na sporej ilości oleju. Ja dałam 4 łyżki oleju i kiedy olej już jest dobrze rozgrzany, dorzucam cebulę. Przypruszam solą. Czarnym, świeżo zmielonym pieprzem. Oraz odrobiną majeranku. Kiedy cebula zaczyna już ładnie pachnieć, dorzucam sporą łyżkę rodzynek. Mogą to też być śliwki suszone. Ja nie mam akurat w domu, więc dodaję rodzynki. I teraz podsmażam cebulkę na takim niezbyt małym ogniu. A w międzyczasie pokroję ogórek kiszony w drobną kosteczkę. Gotowe? I teraz dokładam go na patelnię. Podpiekam teraz całość na takim sporym ogniu. Cebulka powinna ściemnieć, ale nie powinna się przypalić. Kiedy cebulka zaczyna ciemnieć przy brzegach, jest już tak ładnie zrumieniona, a rodzynki są już mięciutkie, dolewam odrobinę oleju, jakąś kolejną łyżkę, może dwie. Dodaję koncentrat pomidorowy. Ja dodałam pół słoiczka takiego 200-gramowego koncentratu, a zatem jakieś 100 gram koncentratu pomidorowego. Mieszam całość i chwilkę podsmażam. I teraz tak, to już jest prawie gotowe. Wyłączam grzanie. I teraz w zależności od tego, na jakie śledziki mam nastrój, postępuję dwojako. Czasami dodaję do tego kilka łyżek pikantnego keczupu, a czasami dolewam jeszcze oleju. Zarówno olej, jak i keczup schłodzą mi trochę tę zalewę. Ona i tak będzie musiała wystygnąć, bo taką gorącą oczywiście nie będę mogła zalać śledzików. Obie wersje są bardzo smaczne, jednak trzeba wybrać którąś z nich. Ja dzisiaj zrobię taką wersję mix, zatem dodam trochę keczupu i trochę oleju. Solidna łyżka keczupu, może półtorej i jakieś 2 łyżki oleju. Gotowe. Teraz zostawiam do wystygnięcia, a w tym czasie kroję śledziki. Wymoczone. Kroję je teraz w paseczki. Śledzie gotowe. Zalewa również gotowa. Bardzo ładnie już ostygła i wspaniale pachnie i pięknie się prezentuje. Takie śledziki najlepsze są następnego dnia, dlatego ja przygotowuję je w słoiku, szczelnie zakręcam i przechowuję w lodówce. Potem tylko wykładam do salaterki i podaję. A wykładam je w słoiku w ten sposób,
że układam w nim naprzemiennie warstwę zalewy oraz pokrojonych śledzi. I gotowe. Chodzi o to, żeby cała zawartość patelni znalazła się w słoiku, oczywiście naprzemiennie z warstwą śledzików. Ja zazwyczaj takie śledzie po kaszubsku robię od razu w zdecydowanie większej ilości. To jest, biorę jakieś pół kilograma śledzi i odpowiednio proporcjonalnie więcej składników. Dokładny przepis i składniki na tę ilość śledzi, to jest na pół kilograma śledzi, podaję na Gotuj Skutecznie TV. Tutaj na potrzeby demonstracyjne pokazałam troszkę mniejszą ilość, bo po pierwsze miałam w domu tylko dwa filety śledziowe, a po drugie przygotowałam tę sałatkę tylko dla jednej osoby. Wstawiam je do lodówki i podam je po prostu następnego dnia. Są naprawdę smaczne i bez pytania i bez zastanawiania się wiem, że znikną bardzo szybciutko i że zrobią furorę na stole.